Powracamy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego. Widzę, że jeszcze jest kłopot z kartami, więc chwilę poczekamy. Karty wyrabiacie, panowie? W związku z tym, że jeszcze panowie posłowie wyrabiają swoje karty do głosowania, pozwolę sobie odczytać komunikat. Informuję, że prezes Rady Ministrów zawiadomił Sejm o zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji bez zgody wyrażonej w ustawie porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych. Posłowie w określonym terminie nie zgłosili zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Komisja Spraw Zagranicznych przedłożyła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie tego zawiadomienia premiera bez zastrzeżeń. Sprawozdanie komisji zostały paniom i panom posłom doręczone w druku nr 1161. W związku z tym na podstawie artykułu 120 ust. 4 regulaminu Sejmu informuję o braku zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego, przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010-2011 wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Sejm wysłuchał sprawozdania rządu przedstawionego przez sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pana Jarosława Dudę oraz sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Tadeusza Tomaszewskiego i przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął sprawozdanie rządu do wiadomości. Przystępujemy do głosowania.